Po raz pierwszy w historii sztafety upamiętniającej tragiczną śmierć w katastrofie smoleńskiej generała Tadeusza Buka jej trasa wiodła przez Leszno. Fogo Unia Leszno w zaciętym meczu z Cash Broker Stal Gorzów wygrała 48-42. Idziemy drogą reform, poseł Jan Mosiński o piątce Morawieckiego. W niedzielę można było zrobić zakupy na leszczyńskiej Starówce w ramach akcji Otwieramy się na wiosnę. Stowarzyszenie Nasz Dom, Nasz Świat w budynku po szkole w Zaborowie planuje powołać warsztaty terapii zajęciowych. W weekend w Lesznie odbył się jeden z 7 turniejów w cyklu Youngster Cup. Udział w nim wzięli także młodzi leszczyńcy szermierze. Przedostatni mecz w tym sezonie rozegrali futsaliści GI Ma Lepszy Futsal Leszno. W meczu z Red Devils Chojnice przegrali 8-4. 11 kół gospodyń wiejskich z gminy Śmigiel spotkało się na wspólnej imprezie w Żegrówce. Oficjalnym powodem był Dzień Kobiet, ale panie z takim potencjałem wcale nie muszą mieć pretekstu do spotkań. 600 lat przemęckich cystersów to temat konferencji popularno-naukowej upamiętniającej przybycie zakonników na ziemię przemęcką. Konferencji towarzyszyła wystawa historycznych dokumentów i ornatów.